Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Onet Europa, który tym razem prowadzimy dla Państwa ze Strasburga. To dlatego, że tu odbywa się w tym tygodniu sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, zdominowana w dużej części przez polskie sprawy i polskie tematy, o których będę rozmawiać z naszymi eurodeputowanymi. Łukasz Kochut z Nowej Lewicy i Patryk Jaki z Suwerennej Polski są moimi gośćmi. Panie europośle, w takim razie zacznijmy od tej debaty, która odbyła się w tym tygodniu, dotyczącej praworządności i Lex Tusk. Właściwie to nawet dwie dyskusje na ten temat były. Najpierw na poziomie komisji parlamentarnej, potem na poziomie całego europarlamentu. No, znów o nas mówią, znów o praworządności, znów o nowej ustawie powołującej Komisję do spraw badania ingerencji Rosji i jej wpływów na bezpieczeństwo narodowe w Polsce. To dobrze czy źle o nas mówią? Bo mówią źle. No niestety do tego doprowadziły rządy Zjednoczonej Prawicy, że po 8 latach w tym tygodniu mamy tak naprawdę Polskę znowu na tapecie w Parlamencie Europejskim. I myślę, że bardzo znamienne i znaczące jest to, że przedstawiciele obozu pana posła Jakiego i PiSu mówią jednym głosem z przedstawicielami Alternative für Deutschland, Marine Le Pen, czyli z wszystkimi tymi siłami, które w Parlamencie Europejskim znane są z tego, że są antyeuropejskie i prorosyjskie. I proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy widzę, kiedy tacy właśnie posłowie z tych partii, które są prorosyjskie, bronią pani premier Beaty Szydło i bronią tego, co w Polsce od 8 lat wyczynia obóz Zjednoczonej Prawicy. Dla mnie jest to nie do zaakceptowania i to tylko pokazuje, że obóz Zjednoczonej Prawicy to nie są żadni patrioci, tylko to pokazuje, że doprowadzili Polskę na taką krawędź w Unii Europejskiej i to nie, oczywiście nie jest dobrze dla Polski PiS, że jest na tej tapecie jako ten przykład tego, że nie jest w Polsce przestrzegana praworządność, że nie są przestrzegane traktaty europejskie i że łamana jest konstytucja. Eurodeputowany Jaki, mocne zarzuty? No mocne zarzuty, tylko nieprawdziwe, dlatego że po pierwsze zapisałem sobie pierwsza teza kolegi jest taka, że mówią źle o nas i że do tego doprowadziły rządy Zjednoczonej Prawicy. Nie. Do tego, że o nas źle mówią, doprowadziły wasze grupy, bo złożyły wniosek o taką debatę. A zrobiły to dlatego, że nie mogą się pogodzić właśnie z wynikami demokratycznymi. To znaczy Polacy zdecydowali, to ośmiokrotnie, że chcą, żeby rządziła Zjednoczona Prawica. A wy nie potraficie się z tym pogodzić, dlatego odwołujecie się tak jak drzewie i targowica, odwołujecie to się do sił zewnętrznych, które mają pomóc swoją siłą, żeby przywrócić władzę w Polsce. Druga teza jest taka, że jak tutaj pan powiedział, że to jest taka działalność prorosyjska, dlatego że pan się wstydzi, bo rzekomo ludzie prorosyjscy, tacy jak Le Pen, mówią tym samym językiem, czyli mówią podobnie jak mówią przedstawiciele EKR-u, do którego należy między innymi nasza frakcja. No, problem tylko polega na tym, ale to może już pytanie do pana posła, bo pan poseł należy chyba do tej frakcji samej co Gerhard Schröder. Jakby pan był uprzejmy mi wytłumaczyć, w czym Le Pen jest bardziej prorosyjska niż Schröder? Panie pośle, ale to wy w Parlamencie Europejskim głosujecie z podnóżkami Orbana, z Alternative für Deutschland, którzy mówią o... Ale ja panu odpowiem, tylko jakby pan odpowiedział na moje pytanie. Ale ja pana Schrödera potępiam, panie pośle. Ale jest z wami w grupie. I nasza grupa socjalistów i demokratów też potępia. Nie potępia, bo przyjęła go z powrotem. Wstyd, ale nie przyjęła go z powrotem. Ale pan Schröder nie jest członkiem Parlamentu Europejskiego, panie pośle. Ale waszej grupy jest członkiem. Nie jest członkiem naszej grupy. Nie jest członkiem jest naszej grupy. Jest członkiem waszej grupy, to dlatego wy, że jest członkiem pośle, rządzącej. Ale palcem kiedy... palec panu nic nie pomoże. Należy do socjaldemokratów niemieckich, którzy są członkiem waszej grupy. No tak kiedy czy nie? Ale socjaldemokraci niemieccy są członkiem wiedziały, grupy, czy nie? Kiedy służby wiedziały, polskie służby wiedziały o tym, że będzie inwazja Rosji na Ukrainę, ale woziliście Marine Le Pen po Warszawie limuzyną rządową. Ale, panie, to co, ale mówi pan teraz to o czymś innym, a ja zaraz to dobrze, ale mówi pan o czymś innym, bo pan ciągle mówi o Le Pen, dlatego ja bardzo chętnie odpowiem na pana te zarzuty, ale dyskusja a polega Orban, na tym, to właśnie, sojusznik, ale bardzo chętnie panu odpowiem na zarzuty dotyczące Orbana. Blokuje sankcje na Rosję. Dobrze, ale panu odpowiem, tylko jakby
Pan, umówmy się tak, ja odpowiem na to, co na pana zarzuta, ale pan nie Orban odpowie na moje. Rządzi Węgrami, ale Schröder dobrze. Jest byłym politykiem. Dobrze, to jest chyba różnica, panie pośle. Ale nie, właśnie nie. Schröder to jest należy, różnica. Właśnie nie. Schröder, chce panu przypomnieć, że Schröder należy Schröder do Schröder jest lobbystą, partii, który ale... był politykiem. Wie pan, próbuje pan zakrzyczeć. Wie pan, kim jest Orban? Premierem Węgier. Ale pana sojusznikiem. Próbuje pan zakrzyczeć, pana sojusznikiem. Ale dalej pan nie odpowiedział mi na pytanie, nie, dlatego że pan już siódmy raz przywołuje przykład Le Pen, a ja pana pytam, żeby pan powiedział, w czym Le Pen jest bardziej prorosyjska od Schrödera, który teraz panu przypomina, ale niech pan nie przeszkadza sekundkę, który panu jeszcze raz przypomnę, że Schröder należy do partii rządzącej w Niemczech, która jest z waszej frakcji. Nie. To niech pan powie, w czym Le Pen jest bardziej prorosyjska Schröder od Schrödera. Nie jest politykiem, a Marine Le Pen, Viktor Orban to są aktywni politycy. Ba, padł wniosek Orban o jego... jest premierem Węgier, który blokuje sankcje na Rosję. Ale pani redaktor prosiła, żeby pani, żebyśmy nie krzyczeli. Ja bym chciała zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że chodzi o to, że jednak niedawno był taki zlot w Polsce, na który właśnie została zaproszona Marine Le Pen, Matteo Salvini. Faktycznie do momentu wybuchu wojny na Ukrainie polski rząd był również bardzo blisko, tak, Viktora Orbana. Teraz to się chyba trochę zmieniło. No więc chodzi... Wydaje mi się, że chodzi właśnie o to, że te związki z partiami, co do których są poważne podejrzenia i zarzuty o współpracę z Rosją, są w domenie publicznej. Są bardziej aktualne i są mimo wszystko bardziej aktualne. Właśnie nie, dlatego że ja pytam, jakby pani redaktor, może pani też potrafi mi wyjaśnić i wszystkim widzom, dlaczego pani uważa, że Le Pen jest dużo bardziej prorosyjska od Schrödera i partii SDP. Obecnie, panie pośle. Ale niech pan nie manipuluje faktami. SDP. No dlaczego? To niech pan nie manipuluje. Ale dlaczego? To nie jest Telewizja Polska. Ale dobrze, ale niech pan nie krzyczy. Ja zadaję grzeczne pytanie. W związku z tym, czy Komisja do Spraw Ingerencji Rosji i jej wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce powinna powstać? Tak, tylko że jakby wyjaśnijmy najpierw ten wątek. No bo tak, pani redaktor... ja myślę, że nie znajdziecie tutaj porozumienia, więc proponuję skomentować ale tak pani zwany redaktor była tak uprzejma stan, ale pani redaktor była uprzejma tak stanąć po stronie tutaj kolegi, twierdząc, że Le Pen jest gorsza. Dlatego jako pytam, czym jest gorsza? Jako dziennikarz śledzący europejskie informacje i wydarzenia, wiem, że o związkach z Rosją Marine Le Pen czy Matteo Salviniego mówi się dużo więcej. To, że Marine Le Pen była sponsorowana przez Rosję, no to jest udowodnione, tak? Ale w jaki sposób? Jej partia zaciągała pożyczki w rosyjskich bankach. Ale nie, ale Marine Le Pen mówiła, że to jest okej. Okay. Mówiła, że to jest prawda. I do tego się mówiła, że to jest prawda. Natomiast ja tylko odbijam to w ten sposób, pokazując, że pamiętając przy tym, że Le Pen przecież nie znajduje się w naszej frakcji i my jej nie bronimy. Teraz niech pani redaktor i pan poseł też pozwoli. Tylko ja pokazuję, że to, że ona ciągnęła pożyczki w rosyjskich bankach, to czego ona się przyznaje. Nie ma żadnych tutaj wątpliwości. Natomiast mi się to też nie podoba, żeby była jasność. Ja tylko pokazuję, że jest to znacznie coś mniej gorszego niż to, co robiło SPD, do którego a teraz niech pan pozwoli dokończyć jednak. Ja potem, proszę bardzo, niech pan odbija. Ale będzie adwokat. Dobrze, proszę bardzo. Rozmawiajmy. Właśnie na tym to polega. Oczywiście. I mówię, że to jest właśnie coś znacznie mniejszego niż to, co robiło SPD, które miała kanclerza niemieckiego, który do dzisiaj zasiada, bierze łapówki polityczne od Rosji. Tak samo zresztą chyba jak wasi działacze, że jesteście jakby w grupie w niemieckich landach, którzy pomagali budować Nord Stream. I wie pan, dlaczego ten zarzut jest aktualny? Zarzut jest aktualny dlatego, że całkiem niedawno padł wniosek o wyrzucenie Schrödera z waszej partii i wasza partia uznała, że jednak powinien zostać. W związku z powyższym bierze odpowiedzialność za to, co Schröder dalej robi. I moim zdaniem używając argumentu Le Pen, ten argument jest dużo mniej istotny niż właśnie partia rządząca, jak wyście mówili, bo to jest partia rządząca w Niemczech. Ja dam panu głos. Natomiast tak samo jak pan dosłownie przed chwilą stwierdził, że nie podoba się panu to, iż Marine Le Pen uzależniła się od Rosji, zaciągając kredyt w rosyjskich bankach. Myślę, że tak samo eurodeputowany Kochut może skrytykować działania Gerharda Schrödera i zamykamy za chwilę. Ja nie jestem członkiem SPD, ja jestem członkiem wątek. Nowej Lewicy. My w sprawie, Schrödera zrobiliśmy nawet spotkanie delegacji polskiej z SND, z niemieckiej i mówiliśmy o tym, że nam się nie podoba to, co robi Schröder jako lobbysta, nieaktywny polityk. Panie pośle, ale jedna rzecz jeszcze. To wy współpracujecie z Alternative für Deutschland, nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale i w telewizji publicznej są posłowie zapraszani. To jest skrajna prawicowa siła niemiecka, która mówi o zachodnich ziemiach polskich.
Ale jak współpracujemy? Niemcy Wschodnie. Czy na pewno Niemcy bardzo wschodnie. Często w czasie tak, debat w Parlamencie Europejskim to właśnie eurodeputowani tej partii, prawda, bronią polskiego rządu, mówicie działań tym polskiego samym rządu, więc na pewno, no, ale to jest, ale to, na pewno to, ale was wspierają. To pani zdają... Ja nie mówię, no, dobrze, o współpracy, ale dobrze, na pewno ale myślę, podzielają że... wasze argumenty. Ale mówicie tym samym językiem w sprawie praw kobiet. Mówicie tym samym językiem w sprawie Unii Europejskiej. Mam dalej wymieniać, panie pośle, naprawdę? Tak, dlatego, że przypomnę państwu, że my mamy bardzo krytyczny stosunek do AfD. Ale to, że oni czasem Ale to, że mówią czasem... Jak się przydają, to ich bierzemy. Proszę poczekać. Przepraszam, ale to, że oni mówią czasem w sposób... To, że czasem mogą mieć rację, to wcale nie znaczy, że to jest formacja, z którą razem jesteśmy w grupie. Właśnie dlatego my jesteśmy w oddzielnych grupach. Właśnie dlatego, że nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Natomiast wy jesteście w jednej grupie z SPD. Chcieliście stworzyć jedną grupę. I to jest jednak zasadnicza różnica. Właśnie i co więcej, ja powiem, w tej sprawie ja nie widziałem jakiegoś pana stanowczych oświadczeń, jak ostatnio właśnie w tej sprawie, o której pan mówi, natomiast my bardzo stanowczo się od tego odcinaliśmy. W związku z powyższym od tych oświadczeń, oczywiście haniebnych i skandalicznych, chyba rzecznika tej formacji. W związku z powyższym chodzi o to, żeby nam nie zniknęło z radaru. Faktyczne uzależnienie Europy od Rosji polegało przede wszystkim na kluczowym projekcie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, który budowała wasza partia, a nie Alternatywa dla Niemiec, nie Prawo i Sprawiedliwość. I o tym musimy pamiętać. I nie Marine Le Pen, która nigdy nie rządziła we Francji, bo to sam pan poseł był kluczem. Uprzejmy zrobić... Tylko ostatnie zdanie. Sam pan poseł był uprzejmy zrobić rozróżnienie polegające na tym, że ważne jest to, kto rządzi. Posługując się tutaj przykładem Orbana, to ja chcę przypomnieć, że Marine Le Pen i Alternatywa dla Niemiec nie rządzili w Niemczech, natomiast wasza formacja owszem rządziła i to wasza formacja jest odpowiedzialna za to, że kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, oni czekali tylko aż upadnie Ukraina pod naciskiem Rosji. To co jest bardziej prorosyjskie? Takie zachowanie, czy jakiś pośle, kredyt w banku Le Pen? Po pierwsze chcieliście stworzyć jedną grupę, po to było to spotkanie w Warszawie, kiedy już Ukraina praktycznie była zaatakowana. Alternatywy dla Niemiec tam nie było, ale alternatywy pracujecie z nimi, pan Rachoń zaprasza europosłów AfD do telewizji publicznej za nasze pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, ale kluczem, dla tam nie było, kluczem do tego, żeby derusyfikować Europę, jest odchodzenie od paliw kopalnych i pójście w stronę OZE. A wy, jako suwerenna Polska, jesteście siłą w Polsce, która chce zostać przy paliwach kopalnych. Kluczem derusyfikacji energetyki dobrze. Jest właśnie odchodzenie od paliw kopalnych. Ja bym chciała jednak wrócić na polskie podwórko i do ustawy tak zwanej ustawy Lex Tusk, która dzisiaj była na wokandzie, była znów omawiana w Parlamencie Europejskim dwukrotnie w tym tygodniu. Może w związku z tym, ponieważ nawet naszą rozmowę tutaj dominują sprawy uzależnienia wpływów rosyjskich, może w związku z tym to dobrze, że taka komisja w Polsce powstanie, rząd Prawa Sprawiedliwości właśnie takiego argumentu używa, że to jest potrzebne i to jest kontynuacja europejskiego kierunku, europejskiego nurtu. Gdybyśmy żyli w... Czy to jest trywializacja tej idei, o czym mówił dzisiaj Marek Belka? Gdybyśmy żyli w państwie praworządnym, w którym przestrzega się konstytucji, traktatów, to ja byłbym za tym, naprawdę. Ale to jest... Ta komisja to jest część szerszego obrazka, też tego, jak wyglądają właśnie w Polsce media publiczne, ten trójkąt bermudzki, który powstał między mediami publicznymi, prokuraturą, a służbami specjalnymi, to w jaki sposób pokazuje się polityków opozycji właśnie w mediach publicznych. Tutaj tak naprawdę moim zdaniem, stąd też te poprawki pana prezydenta Andrzeja Dudy, tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś złapać za rękę, czy w ogóle złapać króliczka, tylko żeby go gonić. I żeby do rzeczywiście czasu wyborów, które odbędą się w Polsce, mam nadzieję, na jesieni, to chodzi o to, żeby pokazywać po prostu to w mediach publicznych 24/7, grzać tą sprawę, zrobić tak zwane zbitki, manipulować faktami. I tylko i wyłącznie o to w tym chodzi. Dlatego Komisja Europejska i Parlament Europejski, wszystkie instytucje unijne reagują. I nie mam żadnych wątpliwości, że to jest dobre, że w tej sprawie Komisja Europejska ma jasne stanowisko. Ba, komisarz Reinders powiedział nawet, że będzie kontrola wyborów w Polsce, co mnie bardzo cieszy. I komisarz Didier Reinders został mocno skrytykowany, żeby nie użyć jeszcze surowszego słowa, przez eurodeputowanego Jakiego na początku tygodnia. Dlaczego? Dlatego, że Komisja Europejska i wszystkie instytucje europejskie, jak zauważył słusznie pan poseł, reaguje, ale nie dlatego, żeby bronić w Polsce praworządności, ale reagują dlatego,
że bardzo boją się tego tematu, dlatego że sami bardzo dobrze wiedzą, ile mają za uszami w sprawie współpracy z Rosją. Bo to nie jest kwestia tylko do uzależnienia całej Europy od Nord Stream 1 i Nord Stream 2, za co odpowiadają właśnie te wszystkie instytucje. Ja wtedy wielokrotnie mówiłem, że nie wolno tego robić. Ja też. Pana formacja budowała ten Nord Stream 2. Ja wypowiadałem się na ten temat dobrze. Dwukrotnie. Pana formacja budowała ten Nord Stream 2. I to jest po pierwsze. Po drugie, oni boją się tego tematu właśnie dlatego, że wiedzą, jak bardzo Tusk, związany z główną ekipą tutaj w Parlamencie Europejskim, był politykiem prorosyjskim. Przypomnijmy, że... Przypomnijmy i proniemieckim, i prorosyjskim, i współpraca... A słyszała pani, oczywiście, że się da, a chcę pani przypomnieć, że projekt Nord Stream to jest właśnie projekt niemiecko-rosyjski. W związku z tym chyba się da. W związku z tym ideologicznie również się da, dlatego że chcę przypomnieć, że na przykład rząd Donalda Tuska wysyłał członków PKW na szkolenia do Moskwy. Ja nie wiem, co inne w Moskwie mogli się nauczyć, ale może państwo mi to wytłumaczą. Czy na przykład umarzał długi Gazpromowi, a na przykład członkowie spółek Europol Gazu, którzy chcieli to zablokować, zostali zwolnieni właśnie przez Tuska. Co więcej, firm Reset ujawnił wiele szokujących informacji. Ja na przykład notatka na spotkanie z Rosją MSZ-u, pozwolicie państwo, że przeczytam. Doceniamy rolę Władimira Putina w obecnej fazie rozwoju Rosji. Świadomi jesteśmy wielkiej odpowiedzialności, jaką wziął na siebie. Chcemy być przekonani, że zamierza on czerpać z potencjału modernizacyjnego, demokratycznego, tkwiącego w narodzie rosyjskim i tak dalej, i tak dalej. Laurka MSZ-u za czasów, kiedy rządził Donald Tusk. I takich spraw jest naprawdę wiele. I ostatnia sprawa, bo pan poseł był uprzejmy stwierdzić, że tutaj... Dobrze, że te instytucje europejskie się nami zajmują, bo my nie przestrzegamy konstytucji. Którego konkretnie punktu? Był taki moment również w Unii Europejskiej, że próbowano faktycznie szukać rozwiązania, szukać współpracy z Moskwą. To się odbywało za czasów Donalda Tuska. To się odbywało na całym poziomie europejskim, prawda? Również w Brukseli. Nie na całym. Również w Brukseli wielu polityków. Zresztą Władimir Putin był w Brukseli. Ja pamiętam, ja wówczas już byłam korespondentem w belgijskiej stolicy, gdy Putin tutaj przyjechał i szukano współpracy, tak? To prawda, tak właśnie na tym polega mój zarzut. Szukano i to był skandal i hańba. Wydaje się, że być może polski rząd wtedy nie odbiegał od tego trendu, który obowiązywał w Europie, prawda? To prawda. I właśnie dlatego to jest hańba. Natomiast teraz, słuchając wystąpień na przykład byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego tu w Parlamencie Europejskim, to ja mam wrażenie, ale to jest być może moja subiektywna opinia, że jego wystąpienia są jedne z najbardziej krytycznych wobec Rosji, tak? On naprawdę uderza w Putina za każdym razem, gdy zabiera głos. To wszystko zmienia. To jak uderza teraz Putina... Pan jest wtedy też na sali, prawda? One są bardzo antyrosyjskie, te wystąpienia. Ale szanowna pani redaktor, jak w czasie, kiedy... Teraz to sobie można gadać wszystko, bo się liczą czyny, a nie słowa. Ale kiedy on był ministrem spraw zagranicznych, to kazał przyjść członkom polskiej dyplomacji, żeby się uczyli od Ławrowa. Co jest większą hańbą niż to, co właśnie zrobił Sikorski? Czy to, co oni właśnie wtedy robili, to znaczy podpisali umowę z Gazpromem do 1937 roku, wstrzymując jednocześnie Baltic Pipe, który notabene wcześniej wstrzymał Leszek Miller, który chyba dzisiaj z wami jest w rządzie. W związku z tym ja się zgadzam z tym wszystkim, co pani redaktor powiedziała. Owszem, to jest prawda. To był kurs całej Unii Europejskiej. Taki jest też mój główny zarzut. Dlatego, że tak się o to składa, że my nie musimy latać za Niemcami i robić wszystkiego to, co oni robią, dlatego że mamy inne interesy, jeżeli chodzi o Rosję. Dlatego że Francji czy Niemcom nie grozi inwazja fizyczna rosyjska i oni mają inne interesy z Rosją niż my, a nam grozi. I to jest zasadnicza różnica. I jeżeli ktoś coś takiego robił, to znaczy płynął w tym głównym nurcie, to skazał Polskę na to, z czym właśnie dzisiaj mierzy się Ukraina. I mimo tego wyprowadzacie powoli Polskę z Unii Europejskiej, mimo tego, że grozi nam inwazja rosyjska. Przypomniał pan sobie, czy nie? Panie pośle, po pierwsze, my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Nie ma mitycznej Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Polski. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Możemy być rzeczywiście w mainstreamie politycznym i decydować, jak ta Unia Europejska będzie w przyszłości wyglądać. A który punkt Konstytucji łamiemy?
Panie pośle, niech mi pan najpierw pozwoli powiedzieć, a później, proszę, później proszę, się odniosę proszę, do tego. To był pana zarzut. Jeżeli chodzi o Sikorskiego, to nawet osoby, które wystąpiły w tym skandalicznym dokumencie w cudzysłowie, odcinają się od tego i mówią, że Radosław Sikorski na pewno nie jest prorosyjski. Jest to jeden z polityków, który najbardziej atakował i także tutaj w Parlamencie Europejskim atakuje Kreml i Putina. Zresztą ja z panem Sikorskim, na samym początku inwazji napisałem taki projekt rezolucji, żeby właśnie uznać Putina zbrodniarzem wojennym. I nikt się przestraszył, PiSu, ale niech pan powie. Nikt z suwerennej Polski i nikt z Fideszu się pod tym nie podpisał. Przypadek? Nie sądzę. Ale czy Putin Panie się pośle, przestraszył pana rezolucji? Ale jeszcze jedna rzecz. Ma pan tego pecha, że ja doskonale pamiętam jako politolog pana Jarosława Kaczyńskiego, który w kampanii wyborczej, prezydenckiej kampanii wyborczej nagrał taki filmik zaczynający się od słów do przyjaciół Rosjan. Pamiętam doskonale, że Lech Kaczyński jeszcze przed Smoleńskiem chciał spotykać się na Kremlu z prezydentem Rosji, więc panie pośle, no nie oszuka mnie, pan nie zmanipuluje mnie tutaj pan w tym studiu, bo to, co wy robicie w Polsce, czyli po pierwsze wyrzucanie Polski z Unii Europejskiej, po drugie łamanie praw kobiet, po trzecie stawia pan nowe zarzuty, nie niszczenie wolnych mediów, to jest właśnie putinizacja i wy robicie dokładnie to samo, co robił Putin na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, więc to jest problem. Ale na przykład co robimy? Jak no na przykład to, że waszym głównym wrogiem w waszej przestrzeni medialnej, zwłaszcza suwerennej Polski, jest Unia Europejska. Dokładnie tak samo jak Władimir Putin. Ale właśnie nie, Putin z Unią Europejską budował Nord Stream. Nie, nieprawda. Nieprawda. A z kim budował Nord Stream? Wy chcecie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Pan to doskonale wie. Wy wspólnie z Konfederacją chcecie to zrobić. Ale nie, a teraz pan zmienia... Nie, ale taka jest prawda. Ale wróćmy do konkretów. Pan poseł był przed chwilą uprzejmy powiedzieć, że my robimy tak samo jak Putin. Jak spytałem, na czym to polega, to pan powiedział, że krytykujemy Unię Europejską. Wspólnie ale chcę AfD, panu przypomnieć... Nie, ale, z Frontem Narodowym, ale to ja panu mówię, z Orbanem, że Putin, ale chcę panu... Blokujecie sankcje na Rosję. Dobrze, ale ja panu podaję konkret. Ja też. To znaczy Putin... Ja też. Ale właśnie nie. Tak, właśnie nie. Tak. Dlatego, że ja panu mówię, że Putin zbudował z Niemcami Nord Stream. Tak czy nie? Putin budował... No tak czy nie? Nie Putin, tylko rosyjskie firmy z niemieckimi budowały Nord Stream. A, prywatne przedsięwzięcie. Ja byłem absolutnie przeciwny temu. A czy przypomniał sobie pan co z tą konstytucją? Bo to był pierwszy pana zarzut. Panie pośle, a wy w ciągu ostatnich kilkunastu lat zwiększyliście import węgla, ale ja to ruskiego węgla. Dobrze, ale... I to też mogę ja powiedzieć węglu, też i firmy polskie i państwo polskie. Ja proponuję tak, konstytucję na razie zostawić na bok, bo eurodeputowany nie jest prawnikiem, tak jak pan, więc może nie postawił, zna na nie, pamięć on postawił zarzut. Tych mój kolega postawił, kolega poseł postawił zarzut, że Polska nie przestrzega konstytucji, dlatego mam prawo zapytać, którego konkretnie punktu no, chyba, tak czy no nie? Myślę, że z głowy nie powie. Natomiast jeśli chodzi o putinizację, to faktycznie w tym tygodniu w czasie kolejnej debaty, jaka odbyła się w Strasburgu dotyczącej inwigilacji oprogramowaniem Pegasus, używano takiego słowa, gdy mówiono o tym, że w niektórych krajach to oprogramowanie było właśnie wykorzystywane do śledzenia opozycji. A w przypadku Polski odbywało się to nawet w czasie kampanii wyborczej. Dlatego eurodeputowani wezwali do zdelegalizowania absolutnie tego oprogramowania, ale również ministra Ziobro do tego, by wszczął wreszcie dochodzenia w sprawie tych ludzi, wobec których to oprogramowanie nielegalnie zostało zastosowane. Dlaczego te dochodzenia... A kiedy nielegalnie zostało zastosowane? Czy senator Brejza albo pani Ewa Wrzosek naruszyli bezpieczeństwo narodowe, żeby można było ich podsłuchiwać, ich śledzić? Kupiliście oprogramowanie, Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości. No panie pośle, no kiedy? No wtedy właśnie. Ale właśnie to jest fundusz na to, pani mi zadała pytanie, czy mogę na nie bardzo odpowiedzieć? Bardzo proszę. Bardzo uprzejmie, dziękuję. Bo pani była uprzejma powiedzieć nielegalnie. To ja przypomnę, że to oprogramowanie jest stosowane w co najmniej 13 państwach Unii Europejskiej. 14 panie pośle. No dlatego powiedziałem co najmniej. W związku z tym, a zarzut dotyczy głównie Polski i Węgier. Po drugie, pani powiedziała, że nielegalnie. Otóż w Polsce istnieje procedura, która mówi o tym, że na każdą działalność operacyjną musi wyrazić zgodę sąd. W związku z powyższym to nie ja czy pani, tylko to sądy ostatecznie podejmują decyzję, czy dane działanie jest słuszne, czy nie. W stosunku do senatora Brejzy to nie jest żadna tajemnica, że jest w Inowrocławiu potężna afera fakturowa.
Jeżeli chodzi o działalność przestępczą, to właśnie oprogramowanie, tak tłumaczą też inne państwa, a nie Polska, że to oprogramowanie jest stosowane wtedy, kiedy jest podejrzenie przestępstwa. Problem tylko polega na tym, na dużą skalę. A tak było w przypadku afery fakturowej Wino Wrocławiu. Problem tylko polega na tym, że na przykład w Polsce jest to bardzo dobrze zabezpieczone, dlatego że kontrola jest wielopoziomowa, również kontrola sądowa. Natomiast we Francji, gdzie również stosuje się podobne oprogramowanie, nie ma nawet kontroli sądowej. To znaczy, to jest tylko i wyłącznie decyzja polityczna. Dlatego stawianie zarzutu przez panią redaktor, rozumiem, powtarzanego za tym, co tam się dzieje, że jest to nielegalne, no moim zdaniem jest co najmniej przedwczesne. Tak głosi między innymi rezolucja Parlamentu Europejskiego. Rozumiem. Nielegalnego oprogramowania w Polsce, dlatego że zostało ono zakupione z Funduszu Sprawiedliwości. 25 milionów złotych zostało wydane z Funduszu Sprawiedliwości, czyli z pieniędzy, które miały pomagać ofiarom przemocy, na to, żeby podsłuchiwać, inwigilować w Polsce opozycję, panią prokurator Wrzosek, pana prezydenta Karnowskiego. Ja mogę panu wymieniać, bo ja jestem członkiem tej komisji Pegasus i pan dobrze wie, że to było nielegalnie zakupione. Na kolacji spotkała się pani premier Szydło z panem ministrem Waszczykowskim. Na czym polegała nielegalność tego? Dobrze pan o tym wie. Na tym, że zostały to oprogramowanie zostało zakupione właśnie z tego Funduszu Sprawiedliwości, po prostu. Ale który punkt kodeksu karnego stosowany? Poza tym nie było podstawy prawnej do tego, żeby te osoby inwigilować. Po prostu nie było podstawy prawnej. Ale to sąd stwierdził, że były. Nie było. Ale sąd stwierdził, nie pan. W rezolucji Parlamentu Europejskiego, ja na razie mam jedynie angielską jej wersję, natomiast europosłowie powołują się na złamanie artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej i Karty Praw Podstawowych, a również artykułów 7, 8, 11, 17, 21 i 47. Na pewno pan je zna na pamięć jako prawnik, natomiast chodzi o naruszenie prawa do prywatności, do ochrony życia rodzinnego, do ochrony danych osobowych, do wolności wypowiedzi, informacji. Niedyskryminacji, tutaj kilka jest, to są informacje z rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat Pegasusa. Eurodeputowani uważają, że te prawa podsłuchiwanych obywateli, członków opozycji, dziennikarzy zostały naruszone. Ja rozumiem, tylko że to jest właśnie do artykułu 2, to odwołują się wszystko, znaczy jak nie potrafią znaleźć podstawy prawnej, to odwołują się... Ja wiem, od prawach podstawowych, tylko akurat w przypadku tego typu postępowań, to znaczy działalności przestępczej, podstawowym, fundamentalną rzeczą jest kodeks karny. W związku z tym, to tutaj trzeba patrzeć, czy wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem. I tak jak mówię, całe szczęście, u nas działalność tak zwana operacyjna podlega kontroli sądowej, czego nie ma w innych państwach. To co tu więcej trzeba tłumaczyć? Zdarza się oczywiście tak, że politycy również podlegają kontroli operacyjnej. I to nie jest złamanie prawa, to jest wprost przeciwnie. To jest pokazywanie, że wszyscy są równi wobec prawa. Być może tak nie jest w innych państwach, ale akurat w Polsce tak jest. I afera fakturowa, wielu dziennikarzy właśnie ją opisywało. To jest bardzo poważna sprawa. To są między innymi dziennikarze stawiają zarzuty wyprowadzania ogromnych pieniędzy na kampanię wyborczą właśnie ważnych polityków Platformy Obywatelskiej. I owszem, właśnie po to jest działalność operacyjna, żeby to sprawdzać. Tylko to, że obowiązuje jak najbardziej kodeks karny w Polsce, nie oznacza, że nie powinniśmy przestrzegać traktatów unijnych, prawda? W tym tego artykułu 2. To się nie wyklucza. Ale dlaczego pani uważa, że ten artykuł 2, który mówi właśnie praworządności... Ja tak nie uważam, to europosłowie tak uważają. Ja tłumaczę, dlaczego jest to absurd. Dlatego, że jeszcze raz przypomnę, że wszystkie państwa korzystają z działalności operacyjnej różnych oprogramowań, a co najmniej 13 czy 14, jak państwo słusznie zwróciliście uwagę, korzystają właśnie z tego. Tylko, że w Polsce jest to wyżej zabezpieczone, to znaczy kontrolą sądową, niż w wielu państwach, gdzie tej kontroli sądowej nie ma. W związku z tym, jeżeli Polsce się zarzuca, że łamie w ten sposób, prawo, mimo że robi to samo, co inne państwa, no to ja mogę się z tym nie zgodzić. Faktycznie w tym sprawozdaniu, które było omawiane na sesji plenarnej, o Polsce mówiono aż 90 razy, o Węgrzech 60 razy, czyli dużo więcej niż o pozostałych krajach. Ja myślę, że najbardziej znamienny był ten taki pobłażliwy uśmiech pana posła Jakiego, kiedy pani przytoczyła traktaty europejskie, artykuł 2. Znaczy pan poseł kpi po prostu z milionów Polaków, którzy przez wiele pokoleń chcieli być w Unii Europejskiej i pan po prostu deprecjonuje. Pan nie chce być w Unii Europejskiej, bo gdyby pan chciał być w Unii Europejskiej, to pan by nie niszczył, nie szargał Polski na arenie międzynarodowej. Bardzo proeuropejsko pan się zaczął wypowiadać. No właśnie, może się wypowiadam tak samo. Panie pośle, każde pana wystąpienie w Parlamencie Europejskim... Pani redaktor, a konkretnie? Ja nie przytoczę pana cytatów. Każde pana wystąpienie w Parlamencie Europejskim jest antyeuropejskie.
Europejskie. Natomiast no, w przestrzeni publicznej. Owszem. W przestrzeni publicznej bardzo często atakuje pan oczywiście Niemcy, bo chce pan spersonifikować Unię Europejską jako tego Niemca, który po prostu chce się wedrzeć do Polski, a jednocześnie głosuje pan ręka w rękę z przedstawicielami AfD, którzy mówią o ziemiach zachodnich Polski. Dobrze, wracamy do AfD. To ja już nie wracajmy do AfD, tylko ja w takim razie ostatni wątek bardzo krótko, chociaż nie wiem, czy się uda krótko, czyli pakt migracyjny, który budzi tyle emocji w Polsce, mocno krytykowany przez rządzących. A solidarność, znaczy mowa o solidarności, tak, wprawdzie obowiązkowej, ale solidarności i o 2000 uchodźców, które miałaby przyjąć Polska. Czyli, teraz się pan może wygadać solidarność proszę, czyli nie jakiejś olbrzymiej liczbie mimo wszystko. Wydaje się, że te 2000 ewentualnie uchodźców, których mielibyśmy przyjąć, czy przepraszam, migrantów, których mielibyśmy przyjąć, to może być mniej, niż jeśli dojdzie do sytuacji, w której zawrócą nam z Niemiec migrantów, którzy przekroczyli granicę z Białorusią. Ich pierwszym miejscem, w którym ubiegali się o azyl, była Polska. Oni potem poszli sobie dalej. Teraz okazuje się, że Niemcy, Francja i kraje Zachodu próbują nam ich odsyłać. W ramach Solidarności. Jeśli jest jakaś przerwa w tym procesie, o którą poprosił polski rząd, która ma się zakończyć w lipcu i wyliczono, że faktycznie może być tak, że wróci nawet kilkanaście tysięcy osób, które przekroczyły granicę Polski z Białorusią, poszły dalej, a teraz tych ludzi zaczyna się wracać. Więc mowa o kilkunastu tysiącach migrantów, no w porównaniu do tych 2000, które mielibyśmy na podstawie najnowszych przepisów przyjąć, to jest mniej. Może warto w związku z tym na taką solidarność się pokusić? To już pani odpowiem, ale wrócę na sekundę do poprzedniego wątku, bo państwo mi tutaj sugerujecie, że ja tak bardzo zmieniłem i teraz mówię prounijnie. Otóż chcę państwu powiedzieć, że Unia Europejska to nie jest to, co państwo sobie teraz myślicie, to znaczy to, co sobie uzurpuje aktualna większość, żeby tworzyć nowe państwo europejskie, tylko Unię Europejską stworzyli bardzo konkretni ludzie. Tacy jak Schuman, który jak dzisiaj by się pojawił na sali, a miał poglądy akurat religijne, z których pan się śmieje, takie jak ja, to nie mógłby tutaj pełnić żadnej funkcji. W związku z tym ja bronię tej Europy i tej Unii Europejskiej. A teraz wracając do migracji. Chodzi o to, że to jest tak. Polacy mówili, nie chcemy żadnych kwot migrantów. Pozostałe państwa, największe, mówiły w ten sposób, że przecież to jest kwestia właśnie europejskości, że oni wzbogacają, że tak wspaniale nam tutaj tworzą Europę. A teraz się okazuje, że tych wspaniałych ludzi chcą nam siłą odesłać do Polski, pomimo, że oni wcale w Polsce nie chcą być. Jak pani sama zauważyła, nawet jak nam grożą, że nam z powrotem odeślą ich do Polski. Czyli co? My w Polsce mamy zbudować dla nich więzienie i to będzie w ramach tych obrony karty praw podstawowych i człowieka, żeby oni nie mogli uciec z powrotem do Niemiec. Ja uważam, że w polityce jest coś takiego jak odpowiedzialność. W związku z powyższym, jeżeli takie państwa jak Niemcy zaprosiły migrantów do Europy, to teraz niech biorą za to odpowiedzialność, bo takie państwa jak Polska od początku mówiły, że tego nie chcemy. I jak pani mówi teraz, pani redaktor, o 2000 migrantów, to ja chcę pani powiedzieć, że wystarczy jeden taki gagatek, którego widzieliśmy właśnie we Francji, żeby czwórka dzieci, nie wiem, czy jeszcze żyją. Żeby czwórka dzieci miała problemy. I ja właśnie nie chcę takich ludzi w Polsce, ani jednego takiego człowieka. I dlatego mówię stanowczo. To nie jest generalizowanie, panie pośle, to nie jest dyskryminowanie i generalizowanie. To jest manipulacja. Ale dlaczego? No niech pani to uzasadni. No nie można podać jednego przykładu i w ten sposób oceniać wszystkich ludzi. A dlaczego? On był uchodźcą. Formalnie miał status uchodźcy. Panie pośle. No, dlaczego? No ale to jeśli któryś, nie wiem, z obywateli Polski tak coś zrobi, okaże się być przestępcą, prawda? A w Szwecji 70% to od razu wszyscy Polacy. Ale w Szwecji 70% to od razu na Polaków pan wybiera do tej Skandynawii. Ale nie, ale w Szwecji. Panie pośle, w każdym społeczeństwie. Ale ja teraz panie porozmawiam, a niech pan nie zakrzykuje, pani redaktor. W każdym społeczeństwie są dobrzy i źli ludzie. Ludzie, którzy przestrzegają prawa i którzy to prawo łamią. A dlaczego w takim razie, pani redaktor zdaniem, akurat w Polsce jest dużo bezpieczniej niż w Szwecji? Dlaczego? Ale gdzie jest bezpieczniej? Należałoby, panie pośle, ale pan bzdury opowiada. Ja uważam, że należałoby, oddam panu głos, należałoby o to zapytać władze Szwecji. Ale czy to, też to gdzie jest bezpieczeństwo? I rzecznik rządu szwedzkiego się wypowiedział, że jest to spowodowane. Czy pan był kiedykolwiek w Szwecji, panie pośle? Rzecznik szwedzkiego rządu, tak słusznie pani redaktor zauważyła, byłem. I słusznie pani redaktor zauważyła, rzecznik szwedzkiego rządu powiedział. Rzecznik szwedzkiego rządu powiedział, że problemy z przestępczością właśnie się pojawiły w wyniku nieograniczonej migracji. Dlatego oni chcą to zmienić. Kropka.
Pan jest rasistą. Ja jestem zbulwersowany tym, co pan mówi. Wie pan dlaczego? Bo ja jestem ze Śląska i Śląsk był zawsze wielokulturowy. I pan jest migrantem na Śląsku. Pan nie jest Ślązakiem. Pan przyjechał do Opola. Pana rodzina przyjechała kiedyś do Opola i pan też jest osobą, która na Śląsk przyjechała. I my jesteśmy otwarci na wiele. Czyli pan mnie przyjął na Śląsku, tak? Tak. Pan mnie przyjął na Śląsku. Przyjęli ja się urodziłem w Opolu, Ślązacy, w Polsce. Co pan opowiada? Śląsk był zawsze regionem wielokulturowym i pana rodzina przyjechała do Opola. Jestem o tym święcie przekonany. Dobrze znam historię pana rodziny, więc sprawdzałem to przed tym wywiadem. Tak? Pan teraz obraca innych migrantów. Pan tutaj opowiada jakieś bzdury, że Szwecja jest krajem, w którym nie jest bezpiecznie. Panie pośle, był pan kiedyś w Szwecji, naprawdę. Był pan w Szwecji. Wrócił pan, naprawdę. Ale byłem. Szwecja to jest jeden z najbezpieczniejszych krajów. Ale pan uważa, że osoby, które urodziły się w Opolu, oczywiście, są migrantami? Oczywiście, problemy, które są w Malmy, bo oczywiście wy cały czas pokazujecie w telewizji publicznej Malmę i to, że to jest bardzo niebezpieczne miejsce i że przyjechali imigranci i robią zamachy. To są oczywiście jakieś pojedyncze przykłady, pojedyncze, panie pośle. Znajdzie pan tak samo bardzo wiele miejsc w Polsce, które nie będzie się pan czuł bezpiecznie. Taka jest specyfika ludzi. Ludzie są różni. Bez względu na swoją narodowość, bez względu na kolor skóry, bez względu na wyznanie. Ale według danych międzynarodowych. Jedno zdanie i kończymy. Mhm. Ale według danych nie moich. Tylko Polacy nie dają się nabrać na to, co zrobiliście w 2015 roku. Bałtów, Polacy otworzyli swoje serca, swoje domy, swoje portfele dla Ukraińców. Polacy są otwartym społeczeństwem. Nie uda wam się to, co zrobiliście w 2015 roku. Nie uda wam się to. Drugi raz. Tym bardziej, że mówimy o kwocie 2000 migrantów, a wasz rząd nie był w stanie doprowadzić do tego. Dlaczego pan uważa, wie pan, bo to mnie ciągle chodzi mi po głowie, dlaczego pan uważa, że osoba, która się urodziła w Opolu, jest migrantem? Nie, ja po prostu mówię panu, że Śląsk jest otwarty na wszystkich. Zawsze tak uważałem. Ale moi rodzice też się urodzili w Opolu. To oni są też migrantami? O czym pan mówi? Nie jest pan rdzennym Ślązakiem z Opola. Zgodzi się pan ze mną. Ale nie, ja właśnie jestem, bo się urodziłem w Opolu. Ale nie uważa pan, że jest tożsamość Śląska, nie godo pan po naszemu i tak dalej, panie pośle. Dobrze pan przecież uważa, że... Ale przepraszam bardzo, ale pan uważa, że Opole nie jest polskie? Opole jest polskie. Czy pan na głowę upadł? Opole jest polskie. Zeszliśmy z unijnej polityki na politykę regionalną, ale w związku z tym proponuję zakończyć dzisiejsze bardzo gorące wydanie programu Onet Europa i zapraszam państwa już na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, który będzie nagrywany tradycyjnie w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Moimi gośćmi w Strasburgu byli dziś Patryk Jaki z Suwerennej Polski i Łukasz Kochut z Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo.